moi drodzy, jak dobrze wiecie, dzisiaj jest kolejny dzień zmiany SpongeBoba, a mianowicie w pierwszej kolejności była lekka zmiana, potem była jeszcze mocniejsza zmiana, a dzisiaj, jeżeli ktoś dobrze pamięta, jest dzień trzeci prawdopodobnie i SpongeBobowi zmieni się głos. Nie mam pojęcia, na jaki głos się zmieni, mam nadzieję, że nie na jakąś złą postać, tylko będzie nadal milutki i fajniutki, także liczę na to. Zostawiajcie widzowie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, bo dużo ogląda tą serię osób, ale nie subskrybuje, dlatego zasubskrybujcie kanał po więcej. A teraz idziemy po całą ekipę, bo idziemy po Jetlaka, Bzyka, Dave'a. No i co, i będziemy działać, a potem jak się zmieni głos SpongeBobowi, to pójdziemy do Patryka. I ciekawe, czy Patryk będzie jakiś zaskoczony, bo Patryk też się zmienia. A w ogóle, musimy iść do Patryka, żeby widzowie obczaić, czy Patryk też się nie zmienia bardziej. Chociaż on nie wchodzi do tej kapsuły, bo jest zamknięty. Także może dlatego, że on nie wchodzi do tej kapsuły tej pod burgerownią SpongeBoba, no to wtedy może się nie zmienia. Ale dobra, zobaczymy. Chodźmy w takim razie po Dave'a, bo Dave jest najbardziej zaznajomiony z tą sytuacją całą. On wie, co się dzieje, także z Dave'em będziemy tłumaczyli całym mieszkańcom Polianowo. O co chodzi, Dave? Dzisiaj jest ten dzień, który SpongeBobowi zmienia się głos. Głos się zmienia. Nie przerywaj mi. Ale przecież nic nie przerywaj mi w mojej pojannej... Pojannej? Zawsze, zawsze jak wchodziłem tutaj, to miałeś po prostu zapaloną lampkę, nie? Tak. No bo mi zgasła, bo to gasicie, no i posłuchaj. Ja gaszę! No, jest perfekto, co chciałeś? No? Czemu ja nie widzę, jakby to się paliło? Bo nie masz włączonego w opcji! A, faktycznie, faktycznie, okej. Party klesów, no tak, no tak. No dobrze, Dave, dzisiaj zmieni się... No SpongeBobowi zmienia się głos, jest dzień trzeci, nie wiem, czy pamiętasz. Także dzisiaj... Popatrz na swoją twarz. Mogę sobie też zmienić głos? Popatrz na swoją twarz. No, to jest zepsute. Ale wiesz, dlaczego tak jest? Bo... To wina Marka, wydaje mi się. Wina Marka? Co? Nie, to musimy to wytłumaczyć z Bzykiem. No to musimy, na pewno. Musimy wytłumaczyć. Bzyku, to jest twoja wina. Jej, dobry. Cześć, cześć, Bzyku. To, że szuka, kogo nie znam, ale żeby tak przyjaciel mnie oszukiwał i to w biały dzień. Bzyku, jak możesz oszukiwać Dave'a? Dlaczego? Dobra, wytłumaczcie mi dlaczego? O co chodzi? Dzień. Bartek, nie? Szczerze sam nie wiem, o co chodzi, ale Dave mówi, że to twoja wina. A nie, już nie wiem. Więc ja mówię... Przepraszam. Stop. No. O, miły przyjaciel! Dobra, Bzyku, ja nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, co się dzieje i co się odwala, ale SpongeBob zmienia się coraz bardziej w tego... No nie wiem, my już to nazywamy cyborobotem, cyborgiem, bo jest metalowy, malinki jakieś tam... Jakieś, nie wiem, przewody, coś takiego już na ciele, a dzisiaj zmieni mu się głos. A skąd ty to wiesz? Daję challenge do każdego dzisiaj na tym odcinku. To trzeba jeszcze później tam wszyscy, bo jeszcze idziemy po kogoś, tak czy nie? Po Jetlaka musimy. Dobra. No. Patrz, daję challenge, żeby dzisiaj nie robić czegoś takiego na odcinku. Żeby tak nie robić na odcinku. Ja wiem, jak nie robić. Nie no ma tak biegania skakać, w kółko. Tak. Rozmawiamy, czyli tak, rozmawiamy normalnie. Rozmawiamy normalnie, tak? Dobra. Ewentualnie lekko my się patrzymy. Nie ma biegania dookoła. W sumie to powinno zawsze tak wyglądać. No. Właśnie, więc dzisiaj dobra, to jest chodźcie, test. Chodźcie, ale chodźcie, nie będzie śmiesz, bidzie, ja już chcę pójdziemy, do Ediego, a ten zwierzę jest tak. Co robię? On tak będzie, nie? Jak biały piesek, jak to mówi Patryk. Właj. Czekaj. Ale naprawdę, zaraz się, bo ty Bzyku tego nie widziałeś, jak ci pokażemy te miejsce, to się właśnie grubo nie zdziwisz, wiem. To się grubo zdziwisz, serio. Zgłupieżnie. O kurde! To jest to prezent. Wow, co ty? Gdzie ty byłeś? No, byłem za wami i przyleciałem. Wleciałem w ten utwór, o tak? Utwór. I powiedziałem elo. Utwór. Jetlak. Barek! Co? Wiesz, że... Ale nie jesteś mi pączku! Ty, ale zrobiłeś sobie tu design. Zrobiłeś sobie to sam? Nie, to nie ja. Zyku. Zobacz tylko tabliczkę, No tabliczka! A Milki to zrobiła. Łóżko z Ikea, no bo albo Milki, albo Bzyku potrafią taki design. Palion! Co? No co ty robisz? To skakałeś se! A, przepraszam, zrobiłem zwierzę. No, nic się. Musicie mi wybaczyć. Jetlak, dzisiaj rozmawiamy twarzą w twarz, jak prawdziwi ludzie, a nie jak w Minecraft. No dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj? Nie wiem, czy wiecie, ale... Dobra! Najpierw mamy... Co dzisiaj będziemy robić? Jetlak, nie wiem, czy wiecie z Bzykiem, na pewno nie wiecie. Jest miejsce, gdzie SpongeBob się zmienia i SpongeBobowi dzisiaj się zmieni głos i mamy potwierdzone info.
Przepraszam, ja nie potrafię, nie wytrzymam po prostu. Nie, ja też się, ja nie mogę się wnieść w stan. No, ale serio, to jest tak ciężkie. Nie, nie, ej, dobra, nie dotykajcie klawiatury i gestykulujcie rękami, jak mówicie, dobra? Dawajcie, gestykulujcie. Jak, ej, słuchaj, jak mnie to denerwuje, że ja nie mogę się ruszać. Ja też, ej, dobra, to jest kolejny content na odcinek. To irytuje, dobra. Ale wy jesteście dzisiaj coś dziwni. Nie, nie jesteśmy dziwni. O, widzicie ten laserek taki ogromny? Wow, ej, co to jest? Ten laserek mówi samo za siebie. Chodźcie tutaj szybko do burgerowni i wam pokażę te miejsce, w którym SpongeBob się właśnie zmienia. Kaj, czy ten laser przebija tutaj dach? Tak, przebija cały dach. Chodźcie. Nie, tylko nie dach! A, pamiętacie miejsce, gdzie mnie rozmieniliście? Dobra, posuń się. Patrzcie te miejsce. Patrz, jak to wygląda. Mechaniownia jakaś. Mechanizm. Jo, gdzież tutaj zleczyliśmy cię burgerami? Dobra, po pierwsze przeczytajcie sobie to, co tu pisze. Małek. Chodźcie tutaj. Dobra. I to jest napisał SpongeBob, no. Lekkie zmiany na ciele. Dzień drugi. Mocne zmiany na ciele mogą być bolesne. Dzień trzeci. Nie można. Zmiana głosu. Dzień czwarty. Ostateczna zmiana całkowita. To głos. Mogą być problemy z pamięcią. I wyobraź, Jetlag, przeczytaj to, bo ty nie wiesz, co chodzi. Nie wchodź tam! Ja nie mogę, jakbyś tam pobył dłużej, to byś się zamienił w te osoby, co tam, kurde, SpongeBob i Patryk. No tak! Jezu, przeczytaj to. Dzień pierwszy, lekkie zmiany na ciele. Dzień drugi, mocne zmiany na ciele mogą być bolesne. Chapter trzeci, zmiana głosu. Dzień czwarty, ostateczna zmiana całkowita. I... mogą być problemy z pamięcią. Tak. Ciekawe czemu. Skąd mam wiedzieć? Super, i teraz tak, dzisiaj jest dzień trzeci, czyli właśnie SpongeBobowi ma się zmienić głos. Chodźmy do SpongeBoba. Ja nie chcę, się boję. Ja trochę też. Ale wy go, nie wiem, czy to wygląda jak naprawdę jak z horroru i co to w ogóle jest za dźwięk? Robicie, to jest jakaś maszyna. No jest od maszyna. Kiedy w Minecrafcie takie dźwięki są? Serio, pierwszy raz coś takiego słyszę. Co ty gadasz? Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Nie wchodź tam. Błagam, nie rób. Dobra, tego. To jest powalone. Wiedziałem, że ma, żeby ich nie było na serwerze. Mówiłem to od początku. Że ich nie było na serwerze? No, żeby ich nie było. Dobra, nie, jest w domku, jest w domku. Szybko, on już się zmierza do tego. Nie, a my na pewno tam chcemy wejść? No tak, spokojnie, on nie jest groźny. Aventador. Co ty robisz, SpongeBob? Jezu. O nie. Czemu ty masz krew na twarzy? To nie jest krew na twarzy. Uspokójmy się wszyscy, to nie jest krew na twarzy. SpongeBob, już dobrze, dobrze zdradź im, kim jesteś. No właśnie. Jestem. Kim ja jestem? Robotem, jakim? Jestem robotem, potężnym, wielkim. Nie, ale nie, nie zabijajcie go, nie zabijajcie go. On ma przewody z tyłu i SpongeBob, co dzisiaj? Dzisiaj jest zmiana głosu, tak? Dzisiaj zmienia się głos. Dzisiaj zmieniamy głos. Także chodźmy, dobra, będziemy ci towarzyszyć, nie wiem, czy tam możemy być, czy mamy poczekać po prostu na ciebie. Możemy ci dzisiaj. Szczerze to nie wiem, ale zobaczymy. Póki co najwięcej razy Yeti nie potrafi tutaj nie biegać i nie parkurować. Póki co zobaczymy, że Yeti. Przecież ja nawet nie znam tych zasad, o których... A co są jakieś zasady? Zasady rozmowy twarzą w twarz. No, założyliśmy się z Palionem i z Bzykiem, że nie można dzisiaj, kurde, parkurować ani nic i to jest tak cześć, ciężkie. Bzyku. Siema, Jezu! Dobra! Ty też musisz! On mówi serio jak cyborg jakiś. On podszedł do Bzyka i po to takie coś. Cześć, Dave. Ale cześć, Robocop. Synek, ogarnij się! Dobra, SpongeBob, my nie idziemy tam z tobą, idź i poczekamy po prostu, bo nie ile to potrwa, troszkę, nie? Wczoraj to długo trwało, bo z 10 minut. Około 9 minut. No to zobacz, no nie wiem, jest pół godziny. A czemu nie można oglądać go? Ja bym nie może, bo ja nie wiem, stary, jakaś radiacja ci przywali, też się staniesz robotem, chcesz tego? Faktycznie, a próbowaliście wejść w ten laser? Nie, mnie wkurza, nie da się, rozumiecie? Nie da się nie skakać, nie da, będę robił parkour, gestykuluj rękami, gestykuluj rękami. Musimy wytrwać. No, musimy się patrzeć w cztery oczy. SpongeBob, idź już, wchodź tam do środka, jesteś? Jestem. Dobra, to czekamy. Czekamy na nie. Jeszcze się stresuję. Chodźcie tutaj za murek. Bo ja nie wiem, czy. O nie, boję tej radiacji z tego. Na shifcie, zobacz. Życie? Jezu, on czeka. No ile to może trwać, Synek, panowie? Ile no, my jeszcze tu będziemy stać? Długo, po raz kolejny wiesz, że całą noc. Wychodzi? Nie, jeszcze nie wychodzi, patrz. Jeszcze nie spałem od dwóch dni. Wychodzi, poczekajmy na niego. Aha. Uwaga.
Jezus, aha. Ej, błagam, żeby on nie miał złego dramatyczna głosu. Muzyka. Błagam, żeby on nie miał złego głosu. Błagam, żeby on nie miał złego głosu. Bada booty bass, bada booty bass, bada booty bass. SpongeBob, halo. Powiedz coś. Co? Halo! Boję się, ale co jest aż tak źle? Nie ma. Ej, nie, no nie, nie no mów, być. No SpongeBob, jak? No mów do nas, no mów. Mów. Halo. No powiedz, halo. powiedz, Dave. Wiedział. Powiedz Dave. Dave. Jest, działa to? Działa? Ja nie mogę jak to robić. Nie. Nie, nie, ty masz zero głos robota. Serio? Jest głos? Halo? Zaraz nie wytrzymam. Ej, no nie patrzcie tak na mnie, bo się stresuję. Ale nie, ale ty masz strasznie podobny głos, jaki miałeś, tak szczerze. Ja bym go wyrzucił. Tak? Nie, no nie wyrzucajmy go. Spaliolewa. Ej, dobra, ja wam wszystko teraz wytłumaczę. Dobra, nie, chodź SpongeBob. Ja wytłumaczę, przestań, bzyku. Przestań, bo z tą bułką na palionowie. Chodźcie. Chciałam zasadę dać na tablicy. SpongeBob, błagam, idź do domku, ja wytłumaczę tutaj Jetlakowi i bzykowi, o co chodzi. Mamy naprawdę grubą teorię z Dave'em i to wszystko ustaliliśmy wczoraj. Dobra, serio? Więc tak, patrz, bzyku, ty słuchajcie mnie. SpongeBob, jak to nie wiesz, że gadaliście o tym wczoraj? SpongeBob i Patryk to są roboty, tak? To nie są prawdziwe, czyli pod przykrywką miłych ludzi tu przyszli. I SpongeBob jest dobry, a Patryk jest nadal opętany, więc obstawiam, że Patryk może być złym robotem, albo po prostu ma coś przestawione w głowie, trzeba go naprawić. Ale to jest mniej ważne. Te roboty ktoś musiał stworzyć i osoba, która wysłała te roboty, może być najgroźniejsza. I teraz pytanie, kto to mógł być? Ej, szczerze, ja nie wiem. Ale skąd oni przyszli? Oni przyszli z nie wiadomo skąd. Nie ma, no właśnie o to chodzi. Ktoś wysłał te roboty. Dlaczego? I dlatego, stary, możemy te roboty jakoś... Możemy te roboty skakować i dowiedzieć się, kto tymi robotami steruje. Da się tak zrobić, to jest mechanizm. Ja wiem. Ja moim zdaniem to bzyku. Ej, chcecie się poczuć mega niekomfortowo, bo ja się przed chwilą poczułem. Tak, dawaj. Ale wybiegłem tak dziwne, wody. Nie, weźcie ręce, nie? Ale no. Wiecie, nie, ręce, nie? No. Zatkaj se tak buzię, dmuchnij se i przyłóż se do nosa. Tak wali. Nie, bo mam zęby. Nie, bo jak u mojej zęby to znic. A ja jadłem bułkę i tak wali, nie mogę się co później. Ty gadasz? My tu mamy poważną sprawę o robocie. A ty ja wiem, ale my już do tej teorii wczoraj doszliśmy. No to jest prawda. No tak, i tylko co sądzisz o tej teorii? Ja powiem tak, a nie łatwiej byłoby go pod pełnym nadzorem obserwować. No tak. No, o to chodzi, ale on nigdzie się nie wybiera przecież. On ale my nie możemy w ogóle zrobić tego. Jak ja dostanę tą strzałą. Ja nie mogę. Cała szczęścia. Kurde, Jetlag, ty tego chciałeś. Ale ty się prosiłeś. Tyś prosiłeś się o to. Dobra, SpongeBob, chodź tutaj do nas, chodź tu do nas. Ej, ale on jest dobry? Jest dobry, a słyszysz, jest dobry. SpongeBob. Nie jestem zły przecież. SpongeBob, kto cię stworzył? Kto cię stworzył? Nie mogę powiedzieć. Jak nie możesz? Dobra, na pewno masz jakieś styki i trzeba to ten i powiesz kiedyś. Styki? No styki, a co ma? Zobacz jakie ma przewody kable. Na głowie. Kable! Stykają się kable, no. Kady czerwony, ale tu fajnie wygląda, jak u robota. Dobra, ale właśnie... Słabiej gumkę, którą trzeba rozwiązać, czekaj. Czerwony idzie do uziemienia. A zielony do plusa. No nie wiem, dobra, nie. Nie zgadza się fizyka! Wypadł oszuście! Weź koszulkę, podróżnikę! Nie bijcie go, nie bijcie go, nie bijcie go. Zniszczycie. Jeżeli nie czuje bólu, to nie jest człowiek. Jak to nie czuje? Czujesz ból? Przecież z robotem, to jak ma czuć ból? Ale jakim cudem on czuł uczucia, jak wcześniej? No nie ma uczuć, udawa, przecież jak uderzysz pralkę, to też się nie powie, ała. Ale on... Prawda? Nie wiem. Jestem biomechaniczny. Tak? Co to znaczy? Biomechanicznie to może być jedzenie. Wariacie. Dobra, weźcie, zakładamy elitry, lecimy do Patryka, jest dzień. Ja chcę zobaczyć reakcję Patryka na głos SpongeBoba, nie? A Patryk też jest taki powalony, czy tylko spałem Bożbołowi tak odwala? No ja dawno nie byłem nie u Patryka, wiem. Więc chcę sprawdzić, czy on się też zmienił w ogóle, nie? Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Nie wiem. A nie może być spokojnie w końcu na tym palionowie. Patryk? Wszystko? O, jesteś normalny. Dobra, muszę ci przedstawić kogoś. Normalny. Czy pamiętasz swojego przyjaciela SpongeBoba, tak? Oczywiście, zawsze go będę pamiętał. No zobacz, co mu się dzieje. Patrz jak on wygląda. SpongeBob? Obróć się! Słyszysz jego głos? Na kable! Słyszysz Patryka głos? SpongeBob, co to jest? To nie jest mój nowy głos. Dobra, czemu Patryk. Jak ty masz głos? Czemu Patryk udaje? Przecież on wie, że jest robotem.
Czemu ty masz wy macie to tak nastawione w głowach, żebyście tak mówili. Wy możesz tak, wyjść, możesz wyjść, Patryk, jesteś normalny, chodź. A ja pytanie... Bob, jak może wyjść, przecież to jest... Mogę wyjść, ale nie ucieknie. Nie ucieknie. Głupi. SpongeBob. Co jest? Ja nie mogę, czemu ty masz ten te? Nie, ja muszę jakieś przewołać. Dobra, gruby, przestań kłamać i mów całą prawdę. Dwa roboty. Żydki, idź stąd. Nie rozmawiamy. Dwa roboty. Nie, ale wczoraj ty sobie jeszcze łukiem, zastanów się. Nie, ja muszę pilnować, ale się czemu, boję. Czemu wy jesteście od początku pod przykrywką w ogóle SpongeBob? Czemu akurat z tej bajki i czemu tutaj... Przestańcie celować do nich! No nie, to był nasz taki wypadek. Żydalu. Przestańcie do nich celować. No nie, ty jesteś team biały, słuchaj, ty jesteś team żelazo. Wiesz za co on dostaje? Wiesz za co on dostaje. Za co? Za wszystkie lata. Za wszystkie lata. Widzisz za co. Tak, tak, dawaj, 3, 2, 1... Dobrze, to za to się należy, za to się należy. SpongeBob! Co? Co oni jeszcze oni robią? Nie wiem, co wiedzą, dobra, ale czemu? Co wiedzą. Wiemy, wszystko już wiemy. Patryk, wiemy, że jesteście robotami, że wy się zmieniacie powoli, ale nie wiem, kto wam steruje. Ja nie jestem robotem! No ja jestem Patrykiem. Oni wiedzą! Przecież widzą po mnie, po tobie też już widzą. A słyszysz jego ja głos? Ja jestem Patrykiem, ja po prostu najadłem się ostrych papryczek i mi wywaliło gały. Nie. No i perma ci się porała, To tak nie działa. Jak nie działa? Tak się składa, że wczoraj też jadłem paprykę, jakoś nie mam takich gał, oczywiście. Ej, co ty robisz? Bijesz więźnia Patryka. Ty też, drugi raz. Ej! Nie zabijajcie ich, przestańcie. Nie zabicie, tylko upokorzenie, rozumiesz? Oni nas też upokorzyli, podszywając się pod bajkę. Dobra, Patryk, czemu ty dalej ukrywasz? Przestaw sobie już to w głowie, my wiemy, że jesteś... Ale ja nic nie ukrywam, ja po prostu nie mogę się gapić na tego brzydala, co tu się na mnie odzywa, jak niefajnie. Wiemy, co tam, wiemy, że też się będziesz chciał zmienić w robota już. I teraz pytanie. Kto wami steruje? Czemu ktoś wysłał was w formie Patryka i SpongeBoba z bajki? SpongeBob kanciaste porty. Czemu z tak miłej bajki? Ja nic nie wiem. Kurde. Ja jestem miły, a pciuki podobno latają. Ała! Patryk zginął. Ty się tak ile ty miałeś rzeczy, Patryk? Co to ma być? Oddaj mi to. Kto ci dał te rzeczy? Kto ci dał? No nie oddamy ci tak. Kto ci dał te rzeczy? Milki. Jak Milki? Czemu Milki ci dał te rzeczy? No bo do mnie przychodzi. Ale ci kurde, dała. Tu trzeba zamknąć po pierwsze. No nie, Patryk, nie. Ej, o co? Nie zabijaj tego robota, no przestań. No nie zabijam, on mnie zrzuci. My go nie mamy zabijać, ani go nie jeszcze... Ale on jest zrzuci. My mamy styki, mamy ogarnąć i przestawić jego głowę. Dobra, słuchajcie mnie teraz, bo naprawdę ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Jaki jest, że tak powiem, point przyjścia po Patryka? Żeby pokazać mu, że SpongeBob się zmienia i żeby Patryk też się w końcu przyznał. Żeby mnie uwolnić. Panowie, jest noc! Brzydki, uwolni mnie! Gdzie jest ten księżyc? Czekaj. Brzydki, ja to masz odbicie wyższe. Wyszlijcie do góry prawie. O kurde, on się zmieni! Dobrze jest zamknięty. Nie ma żadnego brzydka? Jeszcze nie jest. I on się zmienia jeszcze w ogóle, czy się już nie zmienia? Nie, no zmienia się. Ale właśnie... Gdzie on jest? Tutaj. Czemu on leży? Patryk? Nie wiem. Bo jest głupi. Patryk, no nie otwierajcie mu! Mu zera wywali łeb, czekaj. O nie. Patryk? Co mu jest? Patryku! Ej dobra, nie wchodźcie do niego. Wydaje mi się, jakiś... że on po prostu nie wiem, no poszedł spać, to jest, ja bym nad tym nie myślał za dużo. On jest chyba zły. Nie no, nie zmieniłam. Gdzie ma... Ej, nie widzę, gdzie... O nie, widzę zęby? Czy mi się wydaje? Tak, dobra, na pewno jest zły. Dobra, spadamy stąd, nie ma co. Niech nie chce zostanie z samym sobą. On też jest taki, ja nie wierzę w to. O właśnie, bo on SpongeBoba znowu będzie sterował. Dlatego on może tobą sterować, bo jesteś robotem. Ja nie mogę. Dobra, to już wszystko wiemy. Dobra, jutro... Słyszeliście takie uderzenie muzyki? Tak, takie brzdęk. No. Słyszałem to, no. Chodźcie do SpongeBoba. SpongeBob, wracaj do domu, czyli jutro jest ostateczny dzień. Jutro zmieni się jakby twoje ciało, rozumiem, tak? Prawdopodobnie tak. Tylko czemu... Czemu pójdzie, pomyślę. Dobra, zmieni się ciało, ale czemu tam pisze, że... Nie wiem, zapomnisz ten... Coś, że masz zapomnieć jakby o czymś, że twoja pamięć zostanie jakby lekko wyczyszczona, albo że możesz zapomnieć o czymś. Nie mam pojęcia. Pewnie dysk wymieniany będzie. Oddajcie łuki w latach. Nie, ale ja mam... Ale wy rozumiecie, że ja nie mam w ogóle nawet z odrzutem łuku? Ja nie mam łuku z odrzutem, weź to zobacz, jak ja mam łuk.
Były jasne zasady. No moc 4, moc 4. Niezniszczalność, czyli nieskończoność. No i co? No i co? No ja nie mam odrzutem. No został mi ten łuk! Dobra, no proszę teraz nie kłócić, bo musimy zakończyć rozmowę ze SpongeBobem. Dobra. SpongeBob, stracisz pamięć, także nie wiem czy mu piszemy gdzieś to? Jak my potem mamy przypomnieć ci parę rzeczy, bo ja nie wiem co ty zapomnisz też, nie? Ja też nie wiem. Ale po co mu cokolwiek przypominać? Przecież to jest oszust. No niby tak. Nie jestem oszustem! Nie wiem, a dlaczego? No dlaczego? Nie wiem, ważne. Ważne, że tam pisze ten. Ważne, że tam pisze, że... A jakbyś się poczuł, jakby tutaj wstąpił. No robot, on nie wie, ale skąd ma robot wiedzieć, dlaczego udaje gąbkę? W sumie robot ja ci tego nie powie. Musimy się dowiedzieć tego osób. To jakim on cudem niby wchłonął całą wodę, jak jest robotem? Jak on to zrobił? Ej, a to dlaczego w takim razie... To ty zabiłeś delfiny! Delfiny! Zabiłeś to moje delfiny tak swoją drogą, nie delfiny, jetlag! Posłuchaj mnie, delfiny nie mają prawa żyć w tak małym zbiorniku. Ja chcę moje delfiny! No to weź se kurde, iść na ocean i tam masz delfiny. Tutaj nie ma, to jest za mały zbiornik, one tu umierają i się znikną. Dlatego. Prawda. Ja chcę delfiny. Masz tam żółwie, masz żółwie. Dobra, SpongeBob, liczę, że mało zapomnisz jutro, że nie wiem, zapomnisz jak robisz kraboburgera, a nie zapomnisz o nas. Wracaj do domu i jutro sprawdzimy jak się zmienisz. Nie wiem, obawiam się tego. Trzymaj się. See ya. A czemu ty tak stoisz? No idź! Jezu, on się serio zachowuje jak robot. Czemu odkąd on się zmienia zachowuje się jak robot, wcześniej? Nie rozumiem, dobra. Nie wiem panowie co my z tym zrobimy, ale... Panowie to jest oszust. Troszeczkę... Nie wiem, dlaczego byście w ogóle... Ja rozumiem, nie? Wielkie serce, duże łapy, ale wy nie nazywajcie rzeczy oszustem, bo to jest rzecz. Oszustem jest osoba, która go stworzyła. Oszustem jest to, że on tu wszedł, nie rozumiesz tego? Oszukiwał nas. I oszukiwał nas przez ten cały czas! Maskę! Zakładał maskę SpongeBoba! Tylko on jest sterowany! Oszustem jest osoba, która jest wyżej, tak? To jest robot! Przecież ten robot potrafi mówić! Czy kiedykolwiek widziałeś w prawdziwym życiu robota, który się odzywa? Tak. No, ja też. I co, jaki to robot kuchenny? Nie! W McDonaldzie jest robot, który przynosi ci żarcie. Nie w McDonaldzie, tylko w KFC, baby. Bo teraz jest jeszcze w McDonaldzie, rozumiesz? Boże! Jetlag, nie oburzaj się! Jetlag ogląda TikToka! Nie mogę. Izabel, łapkujcie, subskrybujcie kanał na dole. Jutro sprawdzimy, co się stanie ostatecznie. Jojo! Na razie.